Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na nasz drugi grudniowy, w zasadzie świąteczny, można powiedzieć, wykład w ramach Poznańskiego Sposobu na Niepodległość, II Rzeczpospolita. Jest to jednocześnie wykład, który w tym roku wieńczy nasz projekt i zaproszony przez nasz gość do wygłoszenia dla nas tego wykładu będzie poruszał tematykę praworządności, samorządności. Pan profesor Kulczyński będzie zastanawiał się na takie tematy, jak Polacy uważali, że powinno wyglądać ich sądownictwo w II Rzeczpospolitej, a należy przecież pamiętać, że byli dotąd Polacy pozbawieni możliwości powoływania na stanowiska sędziowskie. Zostaną również poruszone kwestie prawa cywilnego, które wówczas było, na ówczesne czasy było bardzo nowoczesne, ale jak jednak łatwo zauważyć, niemieckie. Będzie również poruszona kwestia, czy samorząd powinien funkcjonować na trzech poziomach, tak jak dotychczas, czyli gminy, powiatu i województwa. Wiele z tych kwestii omawiano i rozwiązywano ówcześnie. Nie udało się przekonać całej Polski co do rozbudowy samorządu, choć w Wielkopolsce na szczęście zachowano odrębności w tym zakresie, a symbol samorządności miejskiej, łańcuch prezydenta Poznania, nadal jest wykorzystywany. I o tych wszystkich zagadnieniach, wspomnianych pokrótce tylko przeze mnie, w wykładzie pod tytułem Prawo i samorządność, wartości i symbole, opowie nam bliżej i przedstawi pan profesor Andrzej Gulczyński, który jest prawnikiem. Na co dzień pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan profesor w swych badaniach koncentruje się m.in. na takich zagadnieniach jak europejska kultura prawna, ewolucji instytucji prawnych, wizualizacji prawa, a także problemach prawa i polityki turystycznej. Jest autorem ponad 100 publikacji ogłoszonych w kraju i za granicą. Warto wymienić takie monografie jak Ministerstwo byłej dzielnicy pruskiej 1919-1922 oraz Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinno-prawnych. Profesor Gulczyński jest także redaktorem wielu innych książek, których warto wspomnieć, tak jak Wielkopolanie XX wieku, Wielkie nadzieje, Wielkie rozczarowania, Ład wiedeński, a Europejska wspólnota. Ponadto jest również redaktorem serii pod tytułem Wielkopolska dawniej i dziś, studia, źródła i materiały, Dziedzictwo Wielkopolski oraz Magistri Nostri, profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu. Od 2016 roku pełni obowiązki dyrektora Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast w latach 2014-2020 był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Profesor Andrzej Gulczyński został w trakcie swoich prac wyróżniony m.in. medalem Labor Omnia Vincit oraz za krzewienie idei pracy organicznej oraz odznaką honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania jakże pasjonującego wykładu. Szanowni Państwo, ogromnie żałuję, że nie możemy dzisiaj spotkać się w naszej pięknej sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To za okien tych pięknie odnowionych miały o godzinie 18 dziś wybrzmieć dzwony kościoła przy ulicy Fredry, tak jak zawsze, dając nam znak, że można rozpocząć nasze czwartkowe spotkanie. Dzisiaj ostatni wykład w cyklu Poznański sposób na niepodległość, II Rzeczpospolita. Chciałbym opowiedzieć o paru najważniejszych problemach związanych z prawem, związanych z wartościami, związanych
symbolami. Czym był zatem Poznań, czym była Wielkopolska w okresie Rzeczpospolitej? Gdybyśmy zastanawiali się nad tym problemem, trzeba zwrócić uwagę na kilka problemów. Pomyślałem, że trzeba wrócić do tego, w jaki sposób wypracowaliśmy tę wolną Polskę. To była podstawa rozważań, podstawa myślenia w okresie II Rzeczpospolitej w Poznaniu i w Wielkopolsce. Co zrobiliśmy jednak z dziedzictwem zaborów? Czy przejęliśmy je w całości, czy pozmienialiśmy, czy budowaliśmy nowe symbole, nowe wartości? To było na pewno duże wyzwanie, żeby przystosować miasto, żeby przystosować Wielkopolskę i żeby połączyć się z całą Polską. Nie tylko pod względem prawnym. Unifikacja była niewątpliwie ważnym wyzwaniem, ale mentalnym. Przez ponad 100 lat w odrębnych systemach funkcjonowały różne części Polski i teraz trzeba było zespolić w jedną całość tę właśnie krainę. To właśnie nowe państwo. Ale to nowe państwo było niewątpliwie powodem do dumy. Tak było w Poznaniu. W Poznaniacy byli dumni, szczycili się tą odzyskaną niepodległością, choć były pewne mankamenty. Pewne, może trzeba powiedzieć wprost, duże. Z wieloma sprawami nie udało się nam zmierzyć i pokonać problemów, rozwiązać wielu problemów. Gdybyśmy pomyśleli o tym, w jaki sposób odzyskujemy niepodległość, to nasz 3-letni cykl pokazywał, że to wieloletnia praca doprowadziła do odzyskania niepodległości. Potem był dobry klimat sprzyjający wiele czynników, koniec wojny, dobra sytuacja międzynarodowa i w końcu powstanie wielkopolskie. Poznań odzyskał niepodległość, ale takim zwieńczeniem starań o odzyskanie niepodległości i pokazanie, w jaki sposób chcemy rządzić, był Sejm Dzielnicowy. W szybkim czasie potrafiono wybrać przedstawicieli, ponad 1000 delegatów wybrano ze wszystkich ziem polskich, zjechali oni do Poznania i w grudniu 1918 roku obradowali między innymi o tym, jaka ma być przyszła Polska. Chciałbym podkreślić, że na tym właśnie zgromadzeniu, na tym Sejmie, w tym Sejmie po raz pierwszy uczestniczyli wszyscy wybrani w wyborach równych i powszechnych. Wszyscy mieli jednakowe prawa, także kobiety. W tym wielkim święcie niepodległości wzięło udział wielu znanych i także mniej znanych Polaków ze wszystkich sfer. Tu postanowiono, że powstaje komisariat Naczelnej Rady Ludowej, powstaje Naczelna Rada Ludowa, który ten komisariat będzie sprawował władzę i przejmie tę władzę po wybuchu powstania wielkopolskiego. Ale Wielkopolska przez pewien czas podzielona będzie jeszcze granicami i te granice są jeszcze widoczne. Te granice pozostaną nawet długo widoczne, pozostaną w mentalności bardzo, bardzo istotne. Jak to było z tymi granicami? Otóż Wielkopolska włączona jest w system Rzeszy. Część natomiast należy do zaboru rosyjskiego. Część pozostaje w ramach Królestwa Polskiego. To zdjęcie pokazuje most graniczny, most celny, który znajduje się w Wieruszowie. Wieruszów podzielony był na dwie części. Ta część, która była w Prusach, to Wilhelmsbrück, dzisiejsze Podzamcze. Tu była stacja graniczna. Takich stacji granicznych, które znalazły się w Polsce, było kilka. To granica w Skalmierzycach, przejście drogowe, ale dużo większe były dworce kolejowe. Dworce, które nagle stanęły. No, może puste to za dużo byłoby powiedzieć, ale nie były wykorzystywane w odpowiedni sposób. To były dworce po jednej stronie i kawałek dalej, ten był niemiecki, po drugiej kawałek dalej był rosyjski. Nie miało już sensu istnienie takich dworców. Ciemnozielony kolor pokazuje Wielkopolskę, pokazuje prowincję poznańską, która jest tutaj pokazana w ramach Rzeszy Niemieckiej. To, można powiedzieć, stosunkowo nieduży fragment,
ale zaraz obok mamy Rosję i Imperium Rosyjskie wraz z Królestwem Polskim. Wprawdzie mamy już to okupacyjne Królestwo Polskie, to stworzone tuż przed odzyskaniem niepodległości, będące zalążkiem państwa polskiego, ale jak popatrzymy teraz na Cesarstwo Rosyjskie, to widzimy też ogrom tego państwa. I po lewej stronie tylko doczepione jest to Królestwo Polskie. Po lewej stronie teraz fragmencik, który za chwilę powiększę, to jest część, która nas interesuje. To ziemie polskie. Wyglądają one tak i teraz trochę po skosie one są tutaj przedstawione na mapie. Spróbujmy to wyprostować. No i widzimy teraz już na lewym obrazku, jak wygląda Polska, ten fragment mały, wyodrębniony z całego Cesarstwa Rosyjskiego. Żółtym punkcikiem, tym najbardziej wysuniętym na lewo, zaznaczyłem Pyzdry i okolice. To był najdalej wysunięty na zachód punkt Cesarstwa Rosyjskiego. Stopniowo Pyzdry będą wracać także do Wielkopolski. To będzie problem, który będzie rozwiązywany właśnie w okresie międzywojennym. A więc te organizmy muszą się połączyć, odpadają tylko fragmenty różnych państw i powstaje Polska. Ta mapa pokazuje odrodzoną Polskę jeszcze w fazie, kiedy ona się kształtuje, ale z podziałem już nie na województwa tutaj, tylko najważniej te kolory pokazują okręgi wyborcze. Będzie można wybrać nowy Sejm, później także Senat. Na czele Sejmu stanie symboliczna postać Wojciech Trąbczyński. Będzie reprezentował właśnie Poznań, a więc marszałkiem nowego Sejmu Jednoczonej Polski kierować będzie w pierwszym okresie marszałek Wojciech Trąbczyński, poznaniak. W czasie odbudowy od państwa polskiego, wtedy kiedy powstaje państwo, powstaje wiele centrów państwowych. Widzimy tutaj przykładowo wybrane orły białe, w domyśle na czerwonym tle, takie, które stworzono w różnych częściach Polski. Widać, że one są różne. Myśl była ta sama. Ma to być orzeł w koronie, ale jak on dokładnie ma wyglądać, to była dalsza sprawa. Wkrótce ona zostanie rozstrzygnięta. Ale że wiele ziem miało przynależeć do Polski, tak niektóre przypadły, inne nie, to był ciekawy proces. Część Polaków pozostała na tych ziemiach, które nie weszły w skład państwa polskiego. Pokazuję zdjęcie z Forum Szkół Polskich, które takie forum organizuje od kilku lat Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zrobiliśmy to zdjęcie pamiątkowe właśnie po rozmowie o odrodzeniu państwa polskiego. Oglądaliśmy mapę pokazującą etapy odradzania państwa polskiego. No i młodzież z czeskiego Cieszyna mówi, my w 18 roku już byliśmy w Polsce. Ale potem sytuacja się zmieniła. Młodzież z Wilna mówi, my dopiero będziemy wchodzić w skład państwa polskiego, tak, nasze tereny. Polacy z Łotwy mówią, te tereny nigdy nie weszły w skład państwa polskiego. Lwów, inne tereny, Gródek Jagielloński, to tereny, które stopniowo będą włączane w skład państwa polskiego. Te rozważania o tym, co się stało z Polską i o tym, że ona nie miała takiego kształtu, jak wtedy, kiedy utraciła niepodległość, są bardzo ciekawe i każdy ma teraz inny punkt widzenia co do tego. Ważne dla nas jest to, że na pewno Polska odzyskała tę niepodległość i Poznań także należał do tego odrodzonego państwa polskiego. Żeby odpowiednio zarządzać tymi elementami w różnych systemach prawnych funkcjonującymi, trzeba było stworzyć odpowiednie ramy prawne. O ile na niektórych terenach nie mówiono o konieczności takiego wyodrębniania czy pozostawiania tych odrębności, to w Poznańskim zdawano sobie sprawę, że ten system jest całkiem niezły. Trzeba tylko przestrzegać prawa i lepiej go zachować. Tu była samorządność,
Tu była samorządność gwarantowana przez prawo, tu była kulturowo zakorzeniona skłonność do przestrzegania prawa, kultywowanie legalizmu. No, myślano o tym, żeby inaczej rządzić w całej Polsce i może rozprzestrzenić te dobre rozwiązania na całą Polskę. 1 sierpnia 1919 roku wydano dwie ustawy, Sejm uchwalił dwie ważne ustawy. Jedna dotycząca Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej, minister zarządzał poznańskim i Pomorzem, województwem pomorskim, a druga ważna ustawa to ustawa o symbolach narodowych. I w tej właśnie ustawie określono, jak ma wyglądać orzeł polski. Przed chwilą widzieliśmy, taki stosowany był przez ministra Byłej Dzielnicy Pruskiej i przez inne urzędy. Określono także, że ma być flaga, która jest biało-czerwona, jak w załączniku. No niestety ten załącznik nie wyszedł, no ale takie były wtedy możliwości, także biało-czerwony był wydrukowany na czarno. Dzisiaj jest to taki kolor brązowawy. Konieczne było stawianie dalszych symboli, które pokazują granice. O ile zatem została zniesiona ta granica w Wielkopolsce, czy pomiędzy terenami Wielkopolski, czy Poznańskiego i Kongresówki, to trzeba było stawiać inne punkty symboliczne, a mianowicie odgradzające teraz Wielkopolskę od części, no część też ziem polskich, niektórych nie, ale część ziem polskich, które pozostały w granicach Niemiec. To tak zwany wersalski kamień graniczny. Ale przystąpiliśmy do rozwiązywania różnych problemów, do budowy symbolicznych, różnych, do budowy nowych symboli i znoszenia starych. To Plac Wolności. Na tym Placu Wolności stał pomnik Fryderyka III, natomiast sam Plac Wolności był wykorzystywany dla różnych celów. To było ważne miejsce spotkań. Adam Puszwiński tak pisał o tym, co stało się tutaj w styczniu 19 roku, a mianowicie miało to miejsce zaprzysiężenie wojsk polskich. Na uroczystą tę chwilę wyznaczył komisariat niedzielę 26 stycznia. Nie był to przypadek. Przecież na Placu Wolności, zwanym dotychczas Placem Wilhelma, rok w rok 27 stycznia paradowały wojska pruskie ku czci urodzin cesarza Wilhelma. Jeszcze rok temu armia pruska składała hołd Wilhelmowi, a tu rok później żołnierz polski zapełnia w doskonałym ekwipunku Plac Wolności. Na tym placu, oprócz Biblioteki Raczyńskich i pałacu i bazaru, po środku widzimy Muzeum Prowincjonalne albo Prowincjalne i przed nim wspomniany pomnik. Pomnik już na wiosnę 19 roku został usunięty, natomiast muzeum przejął samorząd województwa. Samorząd, który był kontynuacją tego, co było w czasach pruskich. Do tego wątku wrócę jeszcze za chwilę. To właśnie wykorzystanie tego placu, na nim odbywały się ważne uroczystości. Tutaj sztandar wręczają Wojciech Korfanty i komisarz Naczelnej Rady, obaj komisarze, komisarz Naczelnej Rady Ludowej Stanisław Adamski. Drugim takim symbolem był pomnik Bismarka, który stał przed zamkiem cesarskim. Ten pomnik też został usunięty i zaczęto dyskutować o tym, co tutaj powinno powstać. No, inicjatywa została podjęta w 1921 roku. Powinien tutaj powstać pomnik wdzięczności. Dyskutowano potem, jaki to ma być pomnik, czy to ma być rzeczywiście jakaś statua, czy coś większego, czy może świątynia. Myślano o tym, w którym miejscu to zbudować, czy tutaj, czy może bardziej od strony kaponiery. Przez kilka lat dyskutowano, ostatecznie ogłoszono konkurs. Konkurs i tu pewien znów symbol albo wartość. W konkursie mogą brać udział tylko twórcy katoliccy, inni nie. Tylko katolicy mogą uczestniczyć w konkursie na pomnik wdzięczności.
No i konkurs został ogłoszony, wpłynęły 44 prace. Ten pomnik stanął, miał pośrodku postać Chrystusa, a po bokach były wizerunki kardynała Dalbora i Achillesa Rattiego, który wówczas uczestniczył w 21 roku w uroczystościach, podczas których postanowiono, że powstanie taki pomnik. A więc papież i arcybiskup, bo Achille Ratti to późniejszy Pius XI, zostali w ten sposób uwiecznieni. Natomiast postać Chrystusa, dzieło Marcina Rożka, zdobiło środkową część pomnika. Płaskorzeźby wykonała Kazimiera Pajzderska, cały pomnik natomiast był autorstwa Lucjana Michałowskiego. Ten pomnik został odsłonięty w 1932 roku. Wielka uroczystość na placu. Widać, że zamek jeszcze stoi, ale do zamku wejdziemy za chwilkę. Innym ważnym symbolem wolności był Kopiec Wolności na Malcie. To też pewnego rodzaju symbol. Przejmowanie ziem polskich związane było z przywróceniem takiej dawnej idei króla objeżdżającego swoje dobra, rex ambulans. Prezydent Rzeczypospolitej objeżdżał swoje dobra, jechał do Wilna, jechał do Krakowa, miał przyjeżdżać także do Poznania. No i Zamek Poznański stał się rezydencją najpierw naczelnika państwa, potem prezydenta Rzeczypospolitej. Widzimy tutaj salę tronową, która miała bardzo duże znaczenie dla kilku istotnych w dziejach Poznania wydarzeń. Po odzyskaniu niepodległości zastanawiano się, co zrobić w tym zamku. Tu ciekawa była koncepcja przebudowy i rozbudowy zamku, którą stworzył Roger Sławski. Nam znany jest z tego, że to on przecież projektował nasz gmach, siedzibę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Te jego projekty nie zostały zrealizowane, natomiast chętnie powtarzam taką wypowiedź, którą wygłosił dziennikarz poznański Czesław Kędzierski. Otóż on mówi, że zamek, mówił to w drugiej połowie lat 20., zamek powinien pozostać. Powinien pozostać, trzeba usunąć symbole wszelkie, pruskie, natomiast musi on pokazywać, w którym miejscu, że skąd czyha na zagładę Polski jej wróg odwieczny. Czyli Niemcy. Wróg czyha, ma to być symbol. No i zamek pozostawiono, ale pozbawiono go symboli. Zobaczmy tron, który zniknie. Na górze są malowidła przedstawiające cesarzy niemieckich, tutaj w zbliżeniu. Te malowidła znikną w drugiej połowie lat 20. Całość będzie gotowa na PWK. To w czasie remontu. Widać, że tron jeszcze stoi, ale malowidła już są częściowo zdrapane. Tutaj już malowideł nie ma. No a co mamy w miejscu tronu? Fotel i portret Józefa Piłsudskiego. Ten portret zachował się, do dzisiaj można go oglądać, choć nie w zamku. Natomiast później został on zastąpiony popiersiem Józefa Piłsudskiego. Sam tron natomiast został przekazany arcybiskupowi poznańskiemu, trafił do Gniezna i dzisiaj wrócił do, to dzisiaj już sporo czasu temu wrócił do zamku, można go tam oglądać i nawet usiąść na nim. Symbole zatem wracają, był to symbol niewygodny, ale no, dzięki ciekawemu zbiegowi okoliczności ten, a także inne obiekty z zamku powróciły. Do zamku przyjeżdżał naczelnik państwa, naczelnik Piłsudski. No, z rezerwą podchodzono do niego w Poznaniu, choć ocena samego marszałka i stosunek do niego zmieniał się w ciągu lat. Ale to była rezydencja naczelnika, a potem prezydenta Rzeczypospolitej. To zdjęcia z sali tronowej, w której przyjmowali prezydenci.
Tutaj mam niewyraźne zdjęcie z przewodnika katolickiego, ale po lewej stronie siedzi prezydent Mościcki, tutaj na stojąco prezydent Mościcki, obok niego kardynał Chlont. W sali odbywały się rauty, natomiast kaplica nie tylko prezydentowi służyła, była także wykorzystywana przez Uniwersytet Poznański, bo oprócz rezydencji zamek pełnił inną funkcję, stał się siedzibą uniwersytetu. Jeśli mówimy o prawie, to oprócz tych symboli, tej rezydencji, która stała się symbolem i została odpowiednio przekształcona, to musimy pamiętać też o sądach. Pozostał gmach, on do dzisiaj istnieje, to sąd rejonowy. Usunięto wprawdzie symbole. Usunięto orła pruskiego stosunkowo szybko. Nad wejściem był napis, który wskazywał na nazwę sądu. Te sądy pruskie pozostały. Pozostał także witraż, który dopiero po II wojnie światowej został zastąpiony nowym witrażem. Niedaleko był sąd okręgowy. W tym sądzie były dwa ciekawe malowidła. Nie wiem niestety, kiedy one zniknęły, czy usunięto je w czasie II Rzeczpospolitej, czy w czasie zniszczeń po prostu uległy, w czasie II wojny światowej uległy zniszczeniu. Nie ma ich. To były malowidła pokazujące lokację miasta Poznania oraz wprowadzenie Landrechtu pruskiego. Sam budynek został zniszczony, ale to do tego budynku przychodziły różne osoby. Działacz komunistyczny Jan Brygier, który był i bezrobotnym, i walczył o prawa tych najbiedniejszych, mówi, że zapisał w swoich wspomnieniach, że często tam bywał. Chodziłem na rozprawy, które odbywały się na dużych salach. Niektóre rozprawy ciągnęły się przez kilka dni. Czasem było ich kilka w jednym dniu. Większość ław przeznaczonych była dla publiczności, zajmowali bezrobotni. Pozostałe były zajęte przez krewnych lub znajomych siedzących na ławie oskarżonych. Z uwagą śledziliśmy te rozprawy. Na ogół były bardzo zajmujące i ciekawe. Potem pisze o tym, że próbowali odgadywać, jaki będzie wyrok wydany. Czasem im się udawało. Ale wspomina też jednego z sędziów, bo ważne było to, że w Poznaniu i w Poznańskim nie mieliśmy wykształconych prawników. Było kilku adwokatów, znaczy niewielu adwokatów, nie było wystarczającej liczby osób, które mogły pełnić urząd sędziowski. Dlatego przyjechało tutaj sporo sędziów z Galicji. Jednym z nich był Tadeusz Cyprian, słynny już w okresie międzywojennym artysta, fotografik, później profesor prawa karnego na Uniwersytecie Poznańskim. Brygier nie bardzo go lubił. Pisał o tym, że kiedy w 1966 roku nadano Nagrodę Miasta Poznania Cyprianowi, no to dziwił się temu, bo pisze o nim, że to specjalista od rozpraw komunistycznych, przez którego ręce przeszła prawie cała komuna poznańska. Cyprian to bardzo znana postać. Innym takim znanym sędzią był Bronisław Dobrzański. Obaj przyjaźnili się już w czasach galicyjskich. Obaj wybudowali domy w Puszczykowie. Dobrzański potem wyjechał do Warszawy, był sędzią Sądu Najwyższego. Utracił stanowisko. Zauważono u niego już po II wojnie światowej nadmierny klerykalizm. Postanowiono nie wysuwać go na to stanowisko. Obok był to ten budynek, jeszcze zdjęcie, i tu zwrócę może uwagę na orła, na dwie tablice, które są przed budynkiem. To ten wzorzec, który w całej Polsce był stosowany od 1927 roku. Nowy wzór orła
polskiego, nowe godło. Tak wyglądało wejście do sądu okręgowego, w którym między innymi Jan Brygier bywał i był sądzony. To właśnie ławy dla publiczności w tym sądzie. Kolejny sąd to sąd apelacyjny. To tutaj orzekał również wspomniany Dobrzański, ale innym był sędzia Stanisław Joński. Nazwisko może niezbyt znane, ale został też sędzią Sądu Najwyższego. W jego biografii znalazłem dwie ciekawe sprawy. Otóż miał sprawy dyscyplinarne. Sędziowie mieli też sprawy dyscyplinarne. Jedna trochę dziwna, bo odmówił, postawiono mu zarzut, że nietaktownie postąpił wobec prezesa, bo poprosił o pisemne wyjaśnienie polecenia, co to dokładnie znaczy, że ma przygotować pytania na egzamin dla urzędników sądowych. Dostał takie polecenie, on poprosił o pisemne wyjaśnienie, o co dokładnie chodzi. Uznano, że to jest obraza prezesa. Ale inna była ciekawsza sprawa. Otóż, i to była dosyć głośna sprawa, on mianowicie wydał orzeczenie, zgodnie z którym umieścił pewnego proboszcza w zakładzie psychiatrycznym. No to musiało odbić się szerokim echem i rozpatrywano tę sprawę. O co chodziło? Otóż Juniński zauważył, że miał, czy nabrał wątpliwości co do poczytalności tego duchownego, bo miał bowiem wiele spraw o zniewagę i był już karany za zniewagę. Poza tym toczyło się kilka spraw z jego powództwa i doszedł do wniosku, że działa pod wpływem, tak pisał, obłędu pieniackiego. Jeśli ktoś prowadził wiele spraw, uznał, że działa pod wpływem obłędu pieniackiego. Uznano ostatecznie, że nie popełnił wykroczenia, a więc sędzia Juński był niewinnym tego zarzucanego mu czynu. Ostatnim prezesem sądu apelacyjnego był Bronisław Stelmachowski, również sędzia Sądu Najwyższego, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, specjalista w zakresie procedury cywilnej. Zginął w czasie, zamordowany został w czasie wojny przez Rosjan. Sądy miały swoją strukturę. Widać, że na wschodzie te granice były, granice sądów były nieco szersze niż na, czy większe niż na zachodzie, mniej ludności, a więc i obszar był nieco większy. Tu zaznaczyłem obszary, na których obowiązywało niemieckie prawo, a więc tylko ta część to obszary, gdzie obowiązywało prawo niemieckie. Przejmowane były etapami, bo mieliśmy najpierw przejęcie poznańskiego, potem Pomorza, potem Śląsk, no i w końcu dołączono tereny, na których obowiązywał austriacki kodeks cywilny, tu na żółto zaznaczone obszary cieszyńskiego. Do Sądu Najwyższego, jak wspomniałem, już trafiali także poznaniacy. Tym najbardziej znanym, który trafił do Warszawy, i to już w 1920 roku, był Władysław Sejda. Jest on nam znany z tego, że był nie tylko prezesem Koła Polskiego w Parlamencie Rzeszy, był adwokatem, był komisarzem Naczelnej Rady Ludowej, potem był ministrem byłej dzielnicy pruskiej, no a w końcu został sędzią Sądu Najwyższego. No, nie miejmy tu wątpliwości, że to była zwykła kariera sędziowska. Z polityki przeszedł do Sądu Najwyższego. No ale też przez politykę wyleciał z tego sądu. Po zamachu majowym rozpoczyna się no, przejmowanie władzy we wszystkich zakresach. Mamy dyktat państwa, również przejmowanie, czy naruszanie niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności. Kiedy przygotowywane jest rozporządzenie dotyczące sądów, Władysław Sejda protestuje. Uważa, że sędziowie muszą być nieusuwalni. I wtedy ocenia to rozporządzenie tak.
Historia uczy, iż niezawisłe sądy są jedną z najważniejszych podstaw rozwoju i potęgi państw i narodów, że natomiast sądy ulegające jakimkolwiek bądź wpływom są objawem, ale i zarazem i jedną z przyczyn upadku państw i narodów. To pisze w 1928 roku. Można by powiedzieć, jakże aktualne słowa, ale przestrzega przed tym. Ale co się dzieje dalej? To rozporządzenie oczywiście wejdzie w życie, mimo uwag Władysława Sejdy. Co jeszcze następowało? Otóż próbowano wymusić, żeby Sąd Najwyższy wskazał na komisarza, na głównego komisarza wyborczego Stanisława Cara, wiceministra sprawiedliwości. To on był autorem reformy sądownictwa. Kolegium Sądu Najwyższego miało przedstawić trzech kandydatów na tego komisarza. Przedstawia raz, przedstawia drugi raz, trzeci, ale to nie jest Stanisław Car. Chcą, żeby to był sędzia, no ale i tak zostanie powołany na to stanowisko Stanisław Car. No, co się stanie potem z Władysławem Sejdą? No, rzecz jasna, nie daje on gwarancji sprawowania urzędu w taki sposób, jak to by chciał, no i premier, i premierem był wtedy Józef Piłsudski, ale i inni sprawujący władzę. I Władysław Sejda zostaje przeniesiony w stan spoczynku. Sprawa, można by powiedzieć, nie musimy znać dalekiej historii, bo to wydarzenia sprzed no, niedawnych miesięcy, to się aktualnie no, dzieje w podobny sposób. To Władysław Sejda, nasz poznaniak. Wraca potem do Poznania, prowadzi dalej kancelarię. Na mapie, którą przed chwilką pokazałem, widać było obszary obowiązywania prawa niemieckiego. No, tutaj obowiązuje kodeks cywilny, kodeks karny niemiecki. Ładny komentarz, tłumaczenie i komentarz napisał Zygmunt Lisowski. Zygmunt Lisowski to ta postać na zdjęciu po prawej stronie w środku. To prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bliski współpracownik Heliodora Święcickiego, a potem jego następca. To drugi rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Tu w stroju rektorskim. No i projekt prawa małżeńskiego. Dlaczego ten projekt pokazuję? Nie tylko dlatego, że on jest dziełem właśnie Zygmunta Lisowskiego, ale żeby pokazać, że poznaniacy uczestniczyli także w pracach komisji kodyfikacyjnej. Taka komisja została w 1919 roku powołana. Tworzono projekty nowego prawa. Stworzono też prawo małżeńskie, nowy projekt. On został negatywnie oceniony przez Kościół, przez władze kościelne, bo no, dopuszczał możliwość zawierania małżeństw cywilnych, a także rozwody, czego Kościół nie akceptował. Lisowski, pozostający w bliskich kontaktach z kardynałem Chlądem, przygotował taki projekt, który oddawał zupełnie czy podporządkowywał katolików wyłącznie prawu kanonicznemu. I to było akceptowane przez Kościół. Wielu prawników było zaangażowanych w życie Kościoła. Jedną z takich ciekawszych wypowiedzi co do problemu małżeństwa jest wypowiedź profesora prawa międzynarodowego, później sędziego Trybunału w Hadze, dziekana Wydziału Prawa Bogdana Winiarskiego. Mówi on tak: małżeństwo to cudowny związek, w którym pociąg cielesny prześwietlony łaską boską staje się narzędziem podniesienia duchowego jednostki i społeczeństw. Te zdania wypowiedział rzecz jasna nie w czasie wykładu uniwersyteckiego, nie w podręczniku czy w komentarzu. To była jego wypowiedź w czasie dużego spotkania działaczy katolickich. I jeśli widzimy Zygmunta Lisowskiego, to nasze myśli muszą biec do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Mamy rok 1918,
ale Zygmunt Wojciechowski nie jest jeszcze wówczas działaczem Poznańskiego Towarzystwa. Przybędzie tutaj niebawem i rozwinie swoją działalność zarówno na Uniwersytecie, jak i w ramach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zresztą powiązany będzie z tym towarzystwem w sposób szczególny, najpierw może z gmachem tegoż naszego towarzystwa. Tu powstał Uniwersytet. To była duża akcja, którą prowadziliśmy w 2018 i 2019 roku, przypominając, że to tu właśnie w gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk powstała idea stworzenia Uniwersytetu. Trzech profesorów późniejszych, Michał Sobeski, Heliodor Święcicki, Józef Kostrzewski i Stanisław Kozierowski, postanowiło utworzyć uniwersytet. To oni stanowili pierwszą komisję, która doprowadziła do powstania w ciągu kilku miesięcy uniwersytetu. To działacze towarzystwa podjęli takie skuteczne przedsięwzięcia, które umożliwiły inaugurację w dniu 7 maja. Wcześniej o tym też oczywiście pomyślano, żeby przypomnieć, że to w tym gmachu, w naszym gmachu, w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Nauk powstała idea stworzenia uniwersytetu, czegoś, o co zabiegano przecież przez wiele, wiele lat. Udało się to. A więc z gmachu towarzystwa podążamy do sali tronowej. Znamy już ją. To tutaj odbywa się inauguracja uniwersytetu. Uniwersytet to piękne pierwsze dzieło odzyskanej niepodległości. Mówiliśmy o samym uniwersytecie już wielokrotnie w czasie naszych spotkań. Kilka spraw jednak warto i tak przypomnieć. To w symbolicznym miejscu odbywa się inauguracja działalności Uniwersytetu. Dawna sala tronowa, w której pokazywano, w której Prusacy, Niemcy pokazywali panowanie nad prowincją. Aula wprawdzie jest aula uniwersytecka, jest zniszczona, nie można tam odbyć i zajęta, nie można tam przeprowadzić inauguracji, więc w sali tronowej w symboliczny znów sposób otwarta zostaje uczelnia, która nazywana jest początkowo Wszechnicą Piastowską. Sam budynek, tak jak i widokówkę, która tutaj prezentuje, no to pamiątka swojego rodzaju po tym dawnym panowaniu pruskim. Zobaczmy, nazwa początkowo Uniwersytet Piastowski. Kolegium Maius, ta nazwa została rzeczywiście przydzielona, nadana temu gmachowi, ale mówiono najpierw Wszechnica Piastowska, potem dopiero od 1920 roku Uniwersytet Poznański. Nazwa Uniwersytet Piastowski nigdy nie była stosowana, ale kilka widokówek właśnie upamiętnia takie określenie. Być może ono funkcjonowało potocznie. Sam budynek będzie wykorzystywany w okresie międzywojennym przez uniwersytet. Na uniwersytecie powstanie kilka wydziałów, one będą się stopniowo rozwijać. Powstanie Wydział Humanistyczno-Filozoficzny, Wydział Medycyny, Wydział Prawa, który w zasadzie w niezmienionym kształcie jako jedyny istnieje do dzisiaj. Powstanie Wydział Rolniczo-Leśny i ten tutaj symboliczny znak wydziału, który nie powstał, mianowicie tym ostatnim wydziałem, który miał powstać, to miał być Wydział Teologiczny. Władze kościelne sprzeciwiały się powołaniu takiego wydziału i ostatecznie nie doszło do utworzenia w okresie międzywojennym takiegoż wydziału. Te plakiety, które pokazuję, to również symbol uniwersyteckiej samodzielności, autonomii uniwersyteckiej. To plakiety, które tworzą używany do dziś rektor, łańcuch rektora uniwersytetu. W czasie uroczystej inauguracji w ławach zasiadło między innymi dwóch profesorów, którzy byli reprezentantami pierwszy Uniwersytetu Lwowskiego, to profesor Bronisław Dębiński, drugi to profesor Adam Wrzosek, reprezentował ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Obaj później zostaną profesorami Uniwersytetu.
Uniwersytetu Poznańskiego, Bronisław Dębiński, będzie również prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To dwaj profesorowie, którzy zostaną później powołani na stanowiska profesorskie. Ale tu mamy list, który świadczy o działaniach Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, a dokładniej tej Komisji Uniwersyteckiej. Po lewej to list, który wystosowany został do profesora Grochmalickiego, który zostanie później profesorem Uniwersytetu Poznańskiego i jego rektorem. Zaproszenie przygotował ksiądz, późniejszy biskup Stanisław Łukomski. Jego podpis jest na dole. On zawiadywał administracją tej komisji, przygotowywał dokumenty, był pracownikiem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Ale dokument podpisało trzech późniejszych profesorów, trzech z tej członków komisji uniwersyteckiej, mianowicie Heliodor Święcicki, Michał Sobeski i ksiądz Kozierowski. I przepraszam, Józef Kostrzewski. Kozierowskiego brakuje, on mieszkał poza Poznaniem, więc dojeżdżał tylko czasem, ale zasadniczo ten dokument, takie dokumenty podpisywali właśnie ci trzej członkowie komisji. Luty, zaproszenie mówi o tym, że może, że wykłady mają się rozpocząć w końcu kwietnia, a przyjechać już może do Poznania z początkiem kwietnia. Trwa powstanie, trwają walki jeszcze. Wprawdzie te walki są zawieszone, no ale ciągle jest niebezpiecznie. A w Poznaniu powstaje uniwersytet. Ściągano wielu wybitnych już naukowców, a także młodych. Tu przykład kolejnego, takiego bardzo znanego, to Florian Znaniecki. Przyjechał z Ameryki, szybko stworzył zespół współpracowników, a potem wychowanków. To pierwsza rada Wydziału Prawa, czterech profesorów wystarczyło i zaczęli działać. Profesor Rutkowski, świetny historyk gospodarczy, po prawej znany nam już profesor Zygmunt Lisowski, poniżej Tadeusz Brzeski, procesualista i po prawej profesor Antoni Peretiatkowicz, także późniejszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Wydział Prawa rozpoczyna działalność, przyjeżdżają, pracę podejmują kolejni profesorowie, otrzymują legitymację. Tu mamy dwie jakby sprawy na ilustracje widoczne. Profesor Adam Skałkowski, znany historyk, zostaje profesorem Uniwersytetu Poznańskiego. Nazwa już jest ta późniejsza, ale pieczęć jeszcze jest stara, Wszechnica Piastowska. Legitymacja podpisana przez rektora Wszechnicy Piastowskiej. A więc wydrukowano dwie nazwy, jakoś to nie było istotne, wiadomo było, że to jest ten sam uniwersytet. Obok Skałkowskiego na tym samym wydziale pracować będzie Józef Kostrzewski, słynny archeolog. To ten, który prowadził w PTPN Muzeum Archeologiczne. To on wprowadza nowoczesne metody. Znamy go między innymi z tego, że robi zdjęcia z balonu, ale tutaj stara się o epidiaskop. On w swoich wspomnieniach pisze o tym, że starał się o takie urządzenie, żeby można było wyświetlać obrazy. Ale ciekawa sprawa, bo uniwersytet nie jest w stanie kupić samodzielnie takiego epidiaskopu. Pisze pismo do ministerstwa, żeby przyznać mu prawie $600 na zakup takiego właśnie aparatu. 600, i żeby w dolarach to było, a nie w złotówkach, czy nie w markach, bo taka duża inflacja wówczas była. A więc nowoczesne metody stosowano od początku. Liczba profesorów stopniowo wzrastała, widać, że spod tych kilku na początku, mamy w latach, w roku 1922-23 już blisko 100, potem około 150 i na tej stabilizuje, w tej liczbie stabilizuje się liczba zatrudnionych profesorów. Podobnie jest ze studentami, liczba stopniowo wzrasta, największym wydziałem jest Wydział Prawa, stopniowo wzrasta do ponad 3,5 tysiąca, potem 5 tysięcy, no i nieco spada.
Konkurencja jest duża. Uniwersytetów jest kilka w Polsce, no ale ten głód nauczania zostaje zaspokojony, a potem liczba, można powiedzieć, się stabilizuje, czy nawet nieco zmniejsza. Przyjeżdżają do nas nie tylko do Poznania, nie tylko mieszkańcy tej prowincji, ale i spoza prowincji. Tu podanie o przyjęcie i życiorys słynnego ekonomisty Oskara Langego. Chce studiować w Poznaniu i podejmuje te studia. Inny to Stanisław Broniewski, później znany działacz harcerski, przywódca szeregów w okresie II wojny światowej. Tu będzie studiował też Florian Marciniak, ale to już nasz Poznaniak, można powiedzieć. Z Warszawy pisze do dziekana i składa podanie Włodzimierz Bartoszewicz. I tu wspomniany już dzisiaj kilkakrotnie Zygmunt Lisowski, który jest dziekanem wydziału, odpisuje mu, że zostaje przyjęty, ale zobaczmy ten napis po prawej stronie. Dopisane jest, że na ulicę Mielżyńskiego ma wysyłać, bo dziekan Wydziału Prawa, czyli profesor Lisowski, urzęduje właśnie w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Włodzimierz Bartoszewicz to nie tylko ekonomista, absolwent naszego uniwersytetu, ale później znany malarz, karykaturzysta. To on przygotował portrety profesorów, rektorów naszego uniwersytetu w znacznej części. Nie wszystkie są jego dziełem z tych przedwojennych, ale on kilka z nich namalował. Po napisaniu wniosku i akceptacji trzeba zapisać się na uniwersytet, trzeba złożyć kartę wpisową, na każdy semestr wpisywano. No i to jest taka karta, którą wpisała studentka Szymkowiakówna, dziś wyniesiona na ołtarze. Potem trzeba było złożyć ślubowanie. Tu ładne sformułowania. Mamy przestrzegać, nie tylko student ma przestrzegać nie tylko przepisów prawa, ale zobowiązuje się wyrażać szacunek, czy oddawać szacunek profesorom. Ładne zdanie. A potem ma się uczyć pilnie. Takie zobowiązania składają studenci. Wydawano potwierdzenie, to jedno z pierwszych, wydane jeszcze przez lektora Święcickiego, poświadczenie przyjęcia na studia, poświadczenie immatrykulacji po łacinie. Przez pierwsze lata dokumenty wystawiano po łacinie, to był akt uroczysty, ale indeks już był w języku polskim. Tu kobieta i zobaczmy daty immatrykulacji. Maria Rymarkiewiczówna zapisała się na studia 28 kwietnia 19 roku, czyli jeszcze przed oficjalnym uroczystym otwarciem uniwersytetu. Tu ci, którzy pamiętają obrazki, które pokazywałem na początku i jak wyglądał orzeł, to już tu wiemy, że ten symbol, który został tutaj na pieczęci użyty, powstał dopiero 1 sierpnia 1919 roku. A zatem sam dokument musiał być wystawiony wcześniej. Zapewne jest to jakiś dodatkowy dokument albo później wystawiano. Natomiast no, nie mógł on być wystawiony 28 kwietnia 19 roku, choć sama immatrykulacja mogła wtedy właśnie nastąpić. Na uniwersytecie studiują kobiety, studiują także Żydzi. To bardzo taki trudny temat w naszych dziejach, w dziejach uniwersytetu. No nie są mile widziani i o tym piszą różne osoby o tym, jak traktowano Żydów. Przede wszystkim stosowano numerus clausus, a zatem proporcjonalnie do liczby ludności w Wielkopolsce można taką liczbę, taki stosunek miał być również wśród studentów. Więcej nie. Ale i tak były akcje, żeby żadnego Żyda
numerus nullus. Także to były te postulaty, żeby żadnego Żyda nie było. Czyli to również Wielkopolska. Walki różnego rodzaju, jakieś ugrupowania faszystowskie, to oczywiście także Uniwersytet Poznański. O takich działaniach wspomina między innymi późniejszy słynny filozof i dominikanin ojciec Bocheński. On sam zauroczony był tymi ruchami faszystowskimi. Jeśli mówimy o symbolach, to pewien symbol też miał znaczenie. Otóż pan profesor Alfred Ochanowicz wspominał, że kiedy przychodzili do niego na egzamin, studenci mieli przyczepione, przypięty odznaczenie, ale zauważył, że ma to odznaczenie w tym samym miejscu plamkę. Okazało się, że studenci przychodzili z tym samym odznaczeniem, pożyczali sobie. Tu mamy zdjęcie wprost w mundurze. Wiemy, że to jest żołnierz, to indeks Tadeusza Kowalskiego, późniejszego sędziego Sądu Najwyższego. On był żołnierzem w tym czasie, no, mógł nie mieć innego zdjęcia. No ale pokazując taki dokument, od razu wiadomo było, że to zasłużona postać, mógł zakładać, że będzie lepiej potraktowany. Tutaj już zupełnie w cywilu mój mistrz, profesor Witold Meissel, który w latach 30. zapisał się na uniwersytet, potem zajmował się między innymi dziejami uniwersytetu, dziejami Wydziału Prawa. Nasi studenci, to jedna sprawa, ale szybko przyjechali tutaj też studenci zagraniczni. To wizyta w 1920 roku studentów zagranicznych. Przyjechali zobaczyć, jak wygląda Polska, no i wizyta na uniwersytecie. Przed wejściem do zamku to wejście już nie istnieje, ale zwiedzali cały zamek i weszli także do sali tronowej. A więc to jest jeszcze zdjęcie przed tronem, który został po kilku latach usunięty. Profesorowie tutaj stoją, jednym z nich po prawej stronie jest profesor Taylor, słynny ekonomista. Uniwersytet przejmował wiele budynków. Jednym z nich był dawny gmach Komisji Kolonizacyjnej. Nie odbywało się to bez problemów. Władze miały różne koncepcje co do wykorzystania tego budynku, no ale stopniowo był ten budynek przejmowany przez Uniwersytet, przez Wydział Lekarski. W tej części budynku, który stanowił kiedyś rezydencję szefa Komisji Kolonizacyjnej, to część po lewej stronie, umieszczono klinikę okulistyczną. Wewnątrz była cała masa różnych symboli i pewnie część z nich została zniszczona, choć ten fresk pokazujący rolnika przy pracy, to co oczywiście jest też symbolem orania, czyli zawładnięcia ziemią, to zostało też usunięte. Nie wiem, czy już w okresie międzywojennym, czy nieco później. Potem na pewno powstały inne malowidła w tym miejscu. Teraz jest to, kilka lat temu to zostało przywrócone. Uniwersytet budował także nowe obiekty. To budynki na Sołaczu, do dzisiaj istniejące, czy Akademik, przy dzisiejszej Akademii, przy Alei Niepodległości. Symbolem Uniwersytetu był gmach dawnej Akademii Królewskiej, Pruskiej, siedziba rektoratu i miejsce, w którym znajdowała się duża sala wykładowa i kilka mniejszych sal wykładowych. Ten budynek kojarzył się przede wszystkim z uniwersytetem. To był symbol uniwersytetu. Do dzisiaj odgrywa ważną rolę. Innym budynkiem był zamek, o którym już mówiłem. Za chwilę do niego wejdziemy, ale tutaj kolejny problem symbolu. Otóż była akcja wieszania krzyży. Dzisiaj też o tym często się mówi. Jedni uważają, że to pokazanie przywiązania do ważnych tradycji, do ważnych wartości. Inni mówią, że to jest zawłaszczanie przestrzeni, że nie wszędzie musi być krzyż postawiony.
Tym bardziej, że nie zawsze przyzwoicie w tych miejscach się zachowujemy. Otóż pan profesor Lucjan Kamiński, muzykolog, pisze do Senatu, że w jakiś niewyjaśniony sposób znalazły się u niego dwa krucyfiksy. Nie wie, czyje one są. Pisze, że zostały przez nieznane mu czynniki. Nie wie, jak to się stało. I że Senat na pewno będzie wiedział, czyje to jest i prosi, żeby te krzyże, te krucyfiksy trafiły we właściwe ręce. I też prosi Wysoki Senat, żeby tego rodzaju sytuacje nie zdarzały się już więcej, żeby nikt nie wchodził pod jego nieobecność do pomieszczeń, za które on odpowiada. No więc akcja wieszania krzyży nie przez wszystkich była akceptowana. Jedni byli z tego zadowoleni, inni milczeli, no ale krzyże wieszano. To były symbole religijne, rzecz jasna, natomiast symbolika akademicka to sztandary, to stroje, to togi, to łańcuchy, które już pokazywałem, a tutaj korporacje studenckie, już wtedy z przymrużeniem oka, przyjmowane przez niektórych, inni bardzo serio to traktowali. Wiadomo, że to był pewien koloryt życia studenckiego, kultywowanie pewnych wartości, a jednocześnie swego rodzaju rywalizacja pomiędzy grupami, nienawiść czasem, duże napięcia pomiędzy różnego rodzaju korporacjami. Pochód z jednego budynku uniwersyteckiego do drugiego, czyli z zamku do kolegium, do auli uniwersyteckiej. Tu w strojach idą dziekani, widzimy rektora Runge. On za chwilę nam się pojawi jeszcze w pewnej innej opowieści, bo zmierzano tutaj do auli po to, żeby otworzyć już kolejny rok akademicki. A takim inauguracją, a czasem specjalnym imprezą, specjalnym uroczystością, czy też takim imprezom towarzyszyły albo zwoływano specjalne uroczystości z powodu nadania doktoratu honoris causa. Doktorat taki otrzymała m.in. Maria Kili-Skłodowska, otrzymał Jan Paderewski, Roman Dmowski, otrzymał ksiądz profesor Kazimierz Twardowski, ale to akurat, ten akt nie miał miejsca, czyli wręczenie dyplomu nie miał miejsca w Poznaniu, nie mógł przybyć do Poznania, choć jego mowa wygłoszona wtedy o dostojeństwie uniwersytetu budzi nadal powszechne zainteresowanie. Ale jednym z głośniejszych takich wyróżnień było też nadanie doktoratu prezydentowi Mościckiemu. Widzimy Antoniego Peretyaczkowicza po lewej stronie w todze rektorskiej, no i pana prezydenta, który odbiera tytuł doktora honoris causa. Ale to, choć wiemy, co można powiedzieć, co mógł mieć na sumieniu, oprócz osiągnięć naukowych, to gdzie wspominałem, jakie były problemy z przejmowaniem władzy po przewrocie majowym w tych latach, można mieć pewne zastrzeżenia co do niego, to tutaj nie budziło takich wielkich kontrowersji. Dużo więcej było dyskusji z Józefem Piłsudskim. Otóż zamach majowy został zdecydowanie potępiony przez Senat. Profesorowie uważali, że to łamanie prawa, nie wolno tak robić. Ktoś, kto dopuszcza się takich działań, popełnia zdradę główną, wyklucza się na zawsze ze społeczeństwa, z kart historii, nie wolno takich rzeczy robić. Zdecydowane potępienie. Co się dzieje po roku? Sytuacja się normuje, tak by można powiedzieć. Uspokojenie przechodzi. Pada propozycja nadania imienia Józefa Piłsudskiego auli uniwersyteckiej. No tu z trudem się z tego wychodzi jakoś, tak, że powstaje pomysł, żeby tablicę umieścić, tablicę pamiątkową i wymienić kilka innych nazwisk jeszcze.
Potem uniwersytet włącza się w obchody imienin marszałka, no i w końcu pada pomysł nadania tytułu doktorskiego Piłsudskiemu. Pomysł zgłasza Wydział Rolniczo-Leśny, któremu grozi likwidacja. Można powiedzieć, że pobudki polityczne, ale nie tylko szczery szacunek wobec Piłsudskiego, ale także pomysł na ratowanie wydziału. No, zapada decyzja, trwają dyskusje, czy nadawać, czy nie nadawać. Ostatecznie zostaje ten tytuł nadany. Piłsudski wcale nie spieszy się, żeby odebrać ten doktorat. No, mija rok, Piłsudski umiera i niestety sam nie mógł tego odebrać. Uroczystość odbyła się już po śmierci, ale za to postawiono pomnik. To jest wejście do, oczywiście w hol w Kolegium Minus, w budynku rektoratu. Tam stał ten pomnik, czyli popiersie marszałka Piłsudskiego. To tylko jeden z przykładów pewnych dyskusji i postępowań na Uniwersytecie Poznańskim. Tak wyglądał już po uroczystościach ów pomnik. Zaginął w czasie II wojny światowej. Przejdźmy teraz do innego miejsca, na inne miejsce. Otóż na Ostrowie Tumskim jest Pałac Arcybiskupów Poznańskich, albo kiedyś Pałac Biskupów Poznańskich. Od 1821 roku Pałac Biskupów, czy Arcybiskupów Poznańskich i Gnieźnieńskich, bo wtedy stworzono unię personalną dla obu diecezji. Odrodzone państwo polskie to nie tylko wartości, to także wartości chrześcijańskie, to także walka o to, kto jest najważniejszy. W czasie Sejmu Dzielnicowego arcybiskup Dalbor zapowiada, że prawdopodobnie niedługo jeden z dostojników kościelnych polskich otrzyma kapelusz kardynalski. No i nie ma wątpliwości, że miał na myśli siebie, bo to przecież on był prymasem Polski. W Prusach wprawdzie nie wolno było używać tego tytułu, no ale co się dzieje po odzyskaniu niepodległości? Arcybiskup krakowski, warszawski dostojnik uważa, że to on jest najważniejszy, bo on ma tytuł prymasa Królestwa Polskiego. Trwa rywalizacja. Obaj organizują różnego rodzaju zjazdy. Arcybiskup Dalbor organizuje swoje przedstawicielstwo w Warszawie, bo uważa, że jest przecież prymasem Polski, tamten jest tylko prymasem Królestwa Polskiego, do tego powstałego przecież z woli zaborców, nie może tego tytułu dalej używać, bo Królestwa Polskiego nie ma, a tutaj mamy prymasa Polski. A więc rywalizacja między dostojnikami trwa. Pada pomysł, że obaj muszą dostać właśnie kapelusz kardynalski. No i tak się staje, obaj dostają. Kwestia pierwszeństwa jest dyskutowana, który będzie ważniejszy. Można powiedzieć, dla zwykłego śmiertelnika sprawy drugorzędne. Natomiast w kościele to nie tworzy dobrej atmosfery. To portret właśnie kardynała Dalbora, a potem jego następcy, kardynała Chlonda. No, można powiedzieć, Chlond wyjdzie z tego zwycięsko, bo umrze później, ale po latach dopiero umrze kardynał Kakowski. Natomiast rozwiązanie problemu będzie takie, że to właśnie Chlond przeniesie się z Poznania do Warszawy, łącząc już diecezję gnieźnieńską i warszawską. Czy to problem stary, dziś nieaktualny? No, niedawno przecież rozwiązywano te same sprawy i co zrobić, żeby odrodzić jednak ideę prymasostwa w Gnieźnie. Wrócił ten tytuł do Gniezna, ale kardynałem został arcybiskup warszawski. Skąd tam w ogóle katedra, skoro to były
Pamiętajmy o tym, do czasów rozbiorów to część diecezji poznańskiej. Warszawa leży na terenie diecezji poznańskiej. No, skoro był podział pomiędzy Rosję i Prusy, no to usamodzielniono te diecezje, no i Warszawa stała się samodzielną diecezją. Związek między Kościołem a władzami świeckimi był duży. Wspominałem o tym, jak angażowali się w życie kościelne profesorowie, co można powiedzieć jest naturalną sprawą, jeśli dotyczy to spraw religijnych. Tutaj spotkanie towarzyskie, raut, w którym uczestniczą siedzący pośrodku prymas polski, kardynał Chląd. Patrząc na obraz, to po lewej stronie wojewoda Raczyński, na prawo natomiast siedzi prezydent Ratajski, nad nim hrabia Adolf Bniński, obok biskup pomocniczy, a późniejszy arcybiskup poznański Dymek. Spotkanie przy orderach, jak to mówiono, czyli z orderami, a więc musiało to być ważne spotkanie działaczy katolickich. Widzieliśmy arcybiskupa Dymka, inni biskupi poznańscy, Karol Radoński, biskup Lisowski, Łukomski. Jak ustalił profesor Krasowski, czy jak napisał, Poznań był kuźnią biskupów. Stąd wywodziło się wielu dostojników kościelnych, no ale jeden z tych najbardziej znanych siedzi cały czas w Poznaniu. To Stanisław Adamski, to ten, który współpracował z cytowanym dzisiaj Adamem Poszwińskim, z Wojciechem Korfantym, z Władysławem Sejdą, następca jako patron Związku Spółek Zarobkowych, następca księdza Piotra Wawrzyniaka. On jest posłem, on jest senatorem, ale zostaje cały czas w Poznaniu i chyba czeka na to stanowisko biskupie, na stolicę biskupią, no i w końcu w 30 roku zostaje biskupem katowickim. Przenosi się do Katowic. Adamski znany był z tej działalności gospodarczej, z tego, co dla nas było niezwykle ważne. Mówiliśmy o tym, co działo się w XIX wieku, w czasie zaborów, w zakresie pobudzania polskiej gospodarki. To było niezwykle istotne i miało to znaczenie także w okresie międzywojennym. Wielkim przejawem tej gospodarności, a można powiedzieć także zaradności, było to, że zapadła decyzja o tym, że w Poznaniu zostanie zorganizowana wystawa, powszechna wystawa krajowa, która pokaże, jak w ciągu 10 lat zmieniła się Polska, co osiągnęliśmy. I to było niezwykłe wydarzenie, bo w ciągu kilku miesięcy 4,5 miliona osób zwiedziło tę wystawę. Wystawa zajmowała więcej niż tereny dzisiejszych targów. To tereny uniwersytetu, to tereny wokół jeszcze położone. Udało się zgromadzić środki na nie tylko zorganizowanie tej wystawy, ale na wybudowanie kilku gmachów, które później służyły różnym celom. Wcześniej nie było tych pieniędzy, bo to budynek, który miał być zbudowany dla uniwersytetu, to Collegium Chemicum, ale od drugiej strony, dziś nie do Poznania, bo tam tu zostały dobudowane niestety inne jeszcze, inne skrzydła, kolejne skrzydła. Od drugiej strony tak wygląda, czyli tak jak my dzisiaj oglądamy ten budynek. Natomiast wzniesiono też inne budynki, tutaj Pałac Sztuki, dzisiaj Collegium Anatomicum, to znaczy od dawna już Collegium Anatomicum, część uniwersytetu. Pałac Rządowy nadal i na tej wystawie krajowej, na której zorganizowano szereg różnych zjazdów, to był zjazd wszechsłowiański, zjazd śpiewaków, 20 tysięcy, 25 tysięcy skupił zlot sokołów, no, organizowano różne kongresy, przyjeżdżała tutaj cała Polska. Pokazano, jak w ciągu 10 lat spożytkowano tę właśnie niepodległość. Tutaj prezentowały się także samorządy. Oprócz gospodarności, co było ważną cechą, kultywowaną w Wielkopolsce, ważną wartością,
Pokazały się także samorządy. I to była dla poznaniaków niezwykle ważna sprawa. Otóż kiedy walczono, domagano się nadania Wielkopolsce odpowiedniego kształtu, to zwracano uwagę, że powinien zostać zachowany samorząd na szczeblu powiatowym, na szczeblu wojewódzkim. Wprawdzie politycy z innych stron mówili, że tak, powstanie samorząd wojewódzki, natomiast nigdzie nie powstał. Czyli pozostał ten samorząd pruski, a więc to jest zachowane i zaadaptowane dziedzictwo pruskie. Instytucja, która nadal będzie funkcjonować. Samorząd wojewódzki. Samorząd, który będzie w województwie poznańskim, pomorskim, na Śląsku powstanie autonomia, zatem nieco więcej, nieco szersze jeszcze rozwiązania. To gmach Starostwa Krajowego, czyli siedziba władz województwa. Dzisiaj budynek Uniwersytetu Artystycznego. Samorząd wojewódzki już nam się pojawił dzisiaj w czasie wykładu, bo to on dalej prowadził muzeum prowincjalne. Muzeum Prowincji Poznańskiej, czyli wojewódzkie. Utworzono Muzeum Wielkopolskie. Czy konieczne były jakieś przejmowanie, jakaś sukcesja? No nie, nie trzeba było nawet nic przejmować, bo to był dalej ten sam związek. To podobnie jak miasto Poznań nadal istniało. Zmieniły się granice, zmieniło się otoczenie, ale miasto, tak samo jak województwo, funkcjonuje dalej, choć tu granice się zmieniły, granice województwa. No i tu przykładem może być, co w tym województwie się zmienia, może być przykładem zakład dla osób, które popełniały przestępstwa, które musiały trafić do zakładu pracy przymusowej. Otóż były dwa takie zakłady. Jeden był we Wschowie, to był zakład dla kobiet, a drugi w Bojanowie. Ten w Bojanowie był dla mężczyzn i ten zakład pozostał w granicach województwa. Wschowa została w granicach Niemiec. Do tego zakładu trafiały osoby, które między innymi, które czuły wstręt do pracy. Włóczęgi, tacy, którzy żebrali. No, takiego sformułowania używano, że to są ci, których cechuje nieróbstwo. No, to był sposób przystosowywania ich do życia w społeczeństwie. Tak uważano, że to trzeba zrobić, trzeba przymusić do pracy. To był jeden z efektów działań szkoły socjologicznej w prawie, czyli takiej, gdzie zauważano, że człowiek może być nieprzystosowany do życia w społeczeństwie i trzeba mu pomóc tym i przymuszać do takiej pracy. Do takich zakładów trafiali później także ci, którzy odbywali już kary różnego rodzaju. I to rozwiązanie przyjął także Polski Kodeks Karny, który w latach 30. powstał. Ale oprócz tych zakładów karnych samorząd prowadził także zakład ginekologiczno-położniczy i szkołę dla położnych. To gmach, który znany jest poznaniakom, to szpital przy ulicy Polnej. Prowadził zakłady dla głuchoniemych, zakłady dla chorych psychicznie w Kościanie na przykład. Także to są te obiekty, którymi zajmował się samorząd wojewódzki. To, co dla nas, dla Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jest istotne, to włączenie w muzeum, to niemieckie Muzeum Prowincji Poznańskiej, czyli nowe Muzeum Wielkopolskie, także zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. I w depozyt zostały oddane zbiory sztuki, to znajdowało się w tym gmachu głównym, który widzieliśmy na początku wykładu. Zbiory przyrodnicze ulokowano w budynku na terenie ogrodu zoologicznego, natomiast nadal w naszym gmachu pozostały zbiory archeologiczne. Całością tego depozytu i pruskimi częściami już zawiadywał, czy dawnymi pruskimi, zawiadywał oczywiście samorząd wojewódzki. Stąd niedaleko już do ratusza. Ratusz poznański na pięknej, złotej plakiecie, którą wykonał profesor Wysocki. O nim słyszeliśmy w czasie wykładu o Szkole Sztuk Zdobniczych. To jedno z dzieł profesora, który ma taki bardzo symboliczny charakter. Ta plakieta dziś trudno
widoczna, bo nawet jeżeli prezydent Poznania w niej występuje, to mają z tyłu. To jest plakieta, która jest z tyłu, ale to jest, trzeba iść za prezydentem, żeby zobaczyć właśnie ratusz. Prezydent Cyryl Ratajski uważał, że odzyskanie niepodległości jest tak ważnym sukcesem, że koniecznie trzeba to pokazać poprzez insygnium. Wcześniejsze insygnia zostały przekazane na skarb wojenny, na wsparcie działań wojennych, bo w czasach pruskich też używano w Poznaniu insygniów, ale oczywiście one miały inne treści. Ratajski uważał, że trzeba pokazać samorządność, samodzielność miasta i w piękny sposób pokazano to na tych plakietach. Mamy więc pierwszych władców i tych, którzy zakładali Poznań. Mamy Bolesława i Mieszka. Mamy, czyli Bolesława Chrobrego i Mieszka. Mamy Przemysła i Bolesława Kaliskiego, tych, którzy lokowali Poznań. Mamy symbole sztuki i nauki. Mamy dalej symbole handlu i przemysłu. Dalej symbole władzy kościelnej i świeckiej. I w końcu symbol Polski, godło Polski. Cały łańcuch wieńczy plakieta, która dumnie pokazuje miasto Poznań. W całości łańcuch tak właśnie wygląda. Natomiast ta dolna część to plakieta z herbem Poznania i napisem Stołeczne Miasto Poznań. W ten symboliczny sposób kończę, dobiegam do końca wykładu. Chciałem w nim pokazać kilka problemów, z którymi trzeba się było zmierzyć. Ze sprawami zorganizowania samorządu, podtrzymaniu go. Dalej z pewnymi problemami gospodarczymi, które również w sposób symboliczny muszą być wyrażane. Myślano także o tym, że Poznań jest ważnym miastem, czego dowiedziono poprzez zorganizowanie tutaj najpierw uniwersytetu, potem powszechnej wystawy krajowej. Pokazywano to w różny symboliczny sposób, dalej demonstrując przywiązanie do zasad legalizmu. Oczywiście nie było tak wesoło, bo przestępców była cała masa i tych, którzy łamali prawo, było dużo, ale to były te wartości, które wydawało się, że są dla nas istotne. No i tak niestety Poznań z pewnymi różnymi bolączkami, z problemami bezrobocia, biedy, ale i z tymi wielkimi sukcesami doczekał wybuchu wojny i niestety wielkiej tragedii. W ostatnim czasie zastanawialiśmy się, czy warto kontynuować ten cykl spotkań, bo to już ostatnie słowa, które wypowiem, bo cykl kończy się, były 3 lata dążeń do odzyskania niepodległości, potem przez 2 lata pokazywaliśmy, jak Poznań spożytkował tę odzyskaną niepodległość. Prawdopodobnie w przyszłym roku spotykać się będziemy na wykładach, które poświęcone będą czasom okupacji i pierwszych latach powojennych. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do śledzenia naszych stron, komunikatów, które pojawiają się cały czas, mimo tych różnych trudności. Dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że z działaczami towarzystwa spotkamy się już szybko w naszej pięknej siedzibie. Do widzenia.